powstałem z martwych. Pożrę twe wnętrzności i pochłonę duszę. Wiesz co? Pomysł z podsłuchaniem egzorcyzmu był nietypowym dla ciebie przebłyskiem geniuszu. Opętanie to niedoceniony, acz nieoceniony dar. Co? A, pan komendant. Nie, to była ciotka Maxa. Tak, 14 paczek dziennie. O co chodzi? Tak, tak. Nie! Tak? Święty Sebastianie, spokojnie spoglądający na śnieżynki spadające na Saduceusza. Natychmiast ruszamy. Niech zgadnę! Nasz przyjazny demon z sąsiedztwa właśnie spalił kolejny klasztor. Nie, tym razem mamy o wiele bardziej krwiożerczego przeciwnika. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. O? Gościowi odbiło, wprowadza różnego rodzaju szalone przepisy. A to coś nowego. Wprowadzone przez władze grupowe uściski przed, w trakcie i poważniejszych wydarzeniach sportowych. No i? Ogranicza wolności obywatelskie, zagraża środowisku naturalnemu. Ej, to nie jesteśmy sami! Poza tym chce wprowadzić obowiązkową rejestrację broni. Weź kluczyki. Muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś dał mi poprowadzić. A ja muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś nie wskoczył mi na głowę, krzycząc Baba Jaga i strzelając przez okno. No a skąd miałem wiedzieć, że to tylko sobowtór? I oto jesteśmy na otwartym terenie na zachód od Białego Domu. Wymierzmy sprawiedliwość tak zwanemu wodzowi naczelnemu! Okej, za wami krótkie, no nie takie krótkie intra. Hej, to moja zaginiona rękawica bokserska! Zawsze jest w najmniej spodziewanym miejscu. Do kolejnego epizodu Sama i Maxa. To już czwarty i jak widzieliście nazywa się Musimy zabić... nie. Abraham Lincoln musi umrzeć. Tak więc zobaczymy jak to się potoczy, jesteśmy przed Białym Domem, pogadajmy sobie z Jurkiem. Jurek? No super! Co wy tutaj robicie? Takie tam świat ratujemy. A co ty tutaj robisz? Tak się składa, że spędzam wakacje w Białym Domu. Potrzebuję świętego spokoju, więc spadajcie. No spoko. Pogadajmy z nim. Odsuń się, Golego. Policja ochotnicza. Chwilę, proszę pana. Papo Smurfie, tu Wakabayashi. Możliwe problemy przy drzwiach frontowych. Gadający pies i... królik. Próbują wejść do środka. Jakie zalecenia? Wakabayashi? Tak jest, brak pozwolenia na wejście. Przyjąłem. No, proszę pana i pańskiego małego kolegę o odsunięcie się od Białego Domu. Żwirek tu muchomorek. Proszę o pozwolenie na pomacanie mu żeber. Odbiór. Max, zanim uciekniemy się do przemocy, spróbujmy oszołomić tego człowieka ciętym dowcipem i meandrycznymi szaradami. Ach, przemoc intelektualna. Świetny plan. Ale to nic nie da. Więc... mam już tego dość. Papo Smurfie, tu Wakabayashi. Ptaszki opuszczają strefę czwartą. Skrzywieni. Mam na nich oko. Odbiór. Możemy teraz go przewrócić i bić workami pełnymi cuchnących śmieci, aż zacznie płakać i ucieknie do sadzawki? To kuszące, ale ci goście z tajnych służb długo chowają urazę. No, rozmowa z nim, tak jakbyśmy chcieli wszyscy, całość prowadzić, no nie byłaby zbytnio ciekawa. Ej, tu pasują tylko dolary z podobizną Susan B. Anthony. To pewnie któryś z tych głupich telefonów na 555. Zgadza się. 555-1984. Wspominałem już, że zapamiętałem liczbę pi do tysięcznego miejsca po przecinku? 3,14159265358979. Masz pod ręką kawałek papieru? Chcesz zapisać numer telefonu? Numer pamiętam. Chcę sobie zanotować, żeby udusić cię poduszką, jak będziesz spał. Okej. I teraz możemy odjeżdżać do naszego biura. Dokąd jedziemy? I aby go później oszukać, trzeba będzie po prostu zadzwonić na ten telefon. Z powrotem do biura. Ja prowadzę! Po moim trupie. Zgadza się! Ale tam jeszcze, w sumie nie będzie dużo do roboty teraz u nas. W biurze. Ale jak widzimy, tam jest Mlecz Szczęściak. Z którym za bardzo też mi się nie chce gadać, ale... ale można, bo tam jakiś plakat będzie można wziąć, tak samo jak tutaj. Oddajcie wszystko, co macie. Prawo mistrzostwa w grze w butelkę. Oddajcie wszystko, co macie. To nowe wojskowe hasło rekrutacyjne. Dużo lepsze niż poprzednie. No co, odchórzysz? Pobiegniesz z płaczem do mamusi? Wygląda na to, że dobry klej nie został przewidziany w budżecie wojska.
No nie został, więc bierzemy. I idziemy dalej. Idziemy sobie do Mlecza. Na razie do Bosko nie będziemy szli. Bo on, jak zwykle, żeby coś u niego kupić, będzie chciał kasy i to sporo. Nie wiem, czy mogę teraz z Mleczem gadać, szczęściakiem. Ale można, bo czemu nie? Max, popatrz, to nasz ulubiony, zwariowany kultysta Mlecz Szczęściak. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. Chcę coś kupić, weź moją kartę kredytową. Zapisz mojego maila w książce adresowej. Mam kogoś zwerbować? Max, syndrom sztokholmski powinien się ujawnić dopiero po kilku dniach. Kto ma tyle czasu? Jakaś magiczna sztuczka. Pokaż nam jakąś magiczną sztuczkę. Magia przychodzi łatwo, gdy kolory twojej duszy są... Tak, mniej gadania, więcej magii. Dobrze, to może zniknę? No, widzę, że czytać w myślach ciągle potrafisz. Zgadza się! A teraz spójrzcie na mnie, znikam. Nie będziecie mogli na mnie spojrzeć, bo mnie nie będzie. Okej, i teraz musimy szybko wziąć... Ej, to plakat. Tablica darmowa dostawa do domu. Raczej tablicę. No i z nim nie ma co już gadać. Spadamy. Znaczy nie, jeszcze przecież zadzwonić w końcu. Zapomniałbym o tym i praktycznie na nic by się nie zdała nasza przejażdżka do domu. Bierzemy telefon. Sam do kogo dzwonisz? Do pizzy Pany. Do Białego Domu. Do Białego Domu. Biały Dom, agent Wakabayashi przy telefonie. Nie odkładaj słuchawki. Proszę nie odkładać słuchawki. Przyjąłem. W tym miesiącu chyba będzie spory rachunek za telefon. Nic się nie martw, jak zwykle zapłacę swojego funduszu emerytalnego. Halo? Wiesz tam kto? No spoko. Tak więc wracamy tam. I będziemy mogli normalnie wejść do Białego Domu. Bez żadnego problemu. A Wakabayashi będzie sobie gadał przez ten telefon cały. DeSoto. FBI. Gdzie teraz, Sam? No mamy tylko jeden Ruszajmy wybór. Ruszajmy do Białego Domu. Ale klawo! Tak, klawo. I jesteśmy. Halo, jestem. Halo. Ten tu sobie gada ciągle. A my wchodzimy i zobaczymy naszego prezydenta. Wiele z tych osób powie, że nie powinniśmy byli wprowadzać federalnego embargo na pudding. Zazdroszczą nam wolności. Pytam was, co mają do ukrycia? O ile nie zgromadzili tajnych zapasów pudingu, które i tak znajdziemy, o tak, nie mają się czego obawiać. Podsumowując, tańcz głupia, tańcz, jesteś szalona, mówię ci. Marcepani, dobranoc. Max to wygląda gorzej niż sądziliśmy. On jest bardziej szalony niż ogłupiony kofeiną Dingo na oddziale położniczym. Uważam, że ma sporo racji. Te pudingi kradną nam miejsca pracy. Poza tym bardzo mi się podoba ten jego trik z oczami. Na woniejące rumem brody kolesiów z ZZ Top. To jest to. Prezydent nie jest szalony, jego zahipnotyzowano. Musimy sprawić, żeby się ocknął. I to migiem. Jeszcze raz, jak to zrobimy? Walimy go w głowę, jak każdego zahipnotyzowanego. No tak! O nie. No okej, tak więc... Jakoś to trzeba zrobić. Pogadajmy z nim. Miłego dnia, panie prezydencie. Przybywamy w pokoju, z tego co pan wie. Tłumaczę! W końcu! Gdzie się podziewaliście? Tłumaczę? Tłumaczę? Tak! Po to, żeście tu przyszli, nie? Pewnie, czemu nie? Mam spotkanie z którymś z tych dygnitarzy. Cały czas nawija w jakimś kosmicznym języku. Kto dziś przybędzie? Kto dziś przybędzie? Żebym to ja wiedział. Przyłażą i zaczynają paplać o traktatach i innych takich. Pozwalam tłumaczom się tym zająć. Mam na nich oko, żeby niczego nie ukradli i nie próbowali zjeść kota. Jesteśmy gotowi tłumaczyć. Możemy zacząć tłumaczyć. Git, chłopacy! Ale tego dygnitarza jeszcze nie ma. Rozejrzyjcie się po gabinecie. Tylko niczego nie dotykać. Okej. Niedługo wrócimy. Tak trzymać, panie prezydencie. Trzeba wiedzieć, kiedy pasować, a kiedy licytować.
Sam ten człowiek jest geniuszem. Prawie mam wyrzuty sumienia. To dla dobra naszego kraju. Okej, czyli może będzie coś tu, co można zabrać. Dzwon wolności oświetla ten pokój tak jak Ameryka oświetla... Metafora to zdecydowanie niepożądana cecha w meblu. No, czasopismo. Kamera. Kamery raczej nie będziemy Izba brać. Izba reprezentantów, a ogród. Nic ciekawego. Tu też nic nie widzę. Cześć, jestem George Washington. Rozłupać komuś orzeszka? Proszę, nie naśmiewaj się z Waszyngtona. Okej. Urna. Na urnie jest napisany Lolek. Czy to nie kryptonim jakiegoś tajnego agenta? Jak widać, z tego okrętu szczury jeszcze nie uciekły. Sam, w końcu ci się udało. Rzuciłeś tekst tak dosadny, że nawet ja nie skomentuję. Okej, drzwi do sali wojennej. Nikt nie ma wstępu do sali wojennej. Dość tego, wy dwaj idziecie ze mną. Au, 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 au. I nie wracajcie. A teraz muszę wrócić do prezydenta. Nie powinien przebywać sam. Przepraszam. Witam, gubernatorze Śmigacz. Prezydent czeka na pana. Gubernator Śmigacz? Kto lepiej pokieruje stanem niż skończona miłująca sikanie była gwiazda dziecięca? Nikt! Halo, tu Biały Dom. Okej, to było trochę dziwne, że ten jest gubernatorem, ale co zrobić? Tak to w tej Ameryce pewnie nie bywa. Nie, panie prezydencie, nadużywanie oranżady to poważny problem. Że co? No comprende, synu. Przecież mówimy w tym samym języku. O, to wy jesteście tłumaczami? Najwyższy czas. O cholewa, mieliśmy tu przed momentem dwóch oszustów, waszych sobowtórów. Chodzili w kółko, wszystko oglądali i wciągali wszystkich w bezcelowe rozmowy? To ci sami. Te przeklęte klony, kiedy skończy się ich piekielne naśladownictwo? Pomóżcie mi z tym magnatem, co nie? Nie kapuje ani słowa. To zupełnie bez sensu, przecież ja nie mam dziwnego akcentu. Uno momento, por favor. Coś niecierpliwy ten maluch, co nie? No okej, tak więc zacznijmy tłumaczyć. Kwiecień. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy mają tam kwiecień? Całkiem możliwe. Przynajmniej tak było na tej tablicy, ale dobra. Jesteśmy gotowi tłumaczyć? Tak. Jesteśmy gotowi do tłumaczenia. W porządku! Jedziemy z tym koksem! Panie prezydencie, rodacy! Przybywam tu, by was ostrzec przed epidemią zagrażającą krajowi. Nadużywaniem oranżady! Wielu byłych gazowników, takich jak ja, znalazło się w błędnym kole wpadania w nauk i odrzucania go, co trwało tak długo, aż straciliśmy nadzieję. Nie wiem, co mówisz, synu, ale świetnie sobie radzisz. Dobra robota! Pytam was, jak długo może trwać ta epidemia? Słucham? Powiedział. Co trzeba zrobić, żeby się tu czegoś napić? Co trzeba zrobić, żeby się tu czegoś napić? Aha, wiem, czego ci trzeba. Zmrożonego napoju pomarańczowego! Ręczę za niego. Nie, zupełnie nie tego mi trzeba. Muszę się oprzeć, ale naprawdę chce mi się pić. Jeden nie zaszkodzi. Zmrożony i taki pyszny. Cała praca na nic, a już miałem dostać na szywkę 5 tygodni bez gazu. Czuję się niemal winny. Ja nie mam sumienia. A jaka jest twoja wymówka? O, błogosławione anioły, dwutlenku węgla, napełnijcie mnie lepkim nektarem. Teraz nie czuję się winny, tylko zniesmaczony. Nie zamykajcie barku! Potrzebuję więcej! Potrzebuję! Muszę do toalety! Którędy do toalety? Co by wybrać? Którędy do toalety, którędy do sypialni Lincolna, którędy do sali wojennej, weźmy to. Którędy do sali wojennej? To tamte drzwi! Ale nie... Dziękuję bardzo! Gdzie ty się wybierasz? Muszę tam wejść! Muszę! Gabinet owalny, sytuacja wyjątkowa, kod coupé. Nie, nie, tylko chce mi się siku!
eskortuję podejrzanego do celi na przesłuchanie. Proszę ze mną. Ale ja potrzebuję tylko sekundkę. Proszę mnie puścić! To było całkiem fajne. Nic nie załapałem. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, że masz wyryje. Od Maxa, oczywiście. A teraz policja ochotnicza przywróci równowagę polityczną. Max, czy byłbyś łaskaw? Z radością. Chłopaki, patrzcie! Moje palce wyglądają jak kijanki. W tych czasach nie ma już prawdziwych mężczyzn. Max, to nie mężczyzna, to potwornie brzydka kukła. A, ten sznurek na jego plecach powinien nam dać do myślenia. Ach, te wirujące oczy. A ja głupi sądziłem, że go zahipnotyzowano, a nie, że on hipnotyzował. Co? Tak, sprytne urządzenie służące do zahipnotyzowania telewidzów. Ale kto go kontrolował? Minie wiele dni, zanim pozbędę się tego smrodu z sali przesłuchań. Co? Co wyście zrobili? Wyglądał tak, jak tu przyszliśmy. To nie ja, to sam! A więc tym dwóm matołom udało się unieszkodliwić prezydenta. To nieudany głęboki masaż tkanki podskórnej. Wojownicy ninja. To nie ja, to sam! A jednak ostatnie prezydenckie orędzie oglądało jeszcze mniej ludzi niż powtórki miejskich kombojów. Nie sądziłem, że będę musiał tak szybko wymieniać prezydenta, ale skoro ci idioci mnie do tego zmusili... Stoimy tuż obok. Słyszymy wszystko, co mówisz! Nadszedł czas na przywódcę, którego ludzie będą musieli słuchać. Agenci Jackson, Burr, Ndegayembe, przechodzimy do następnego etapu. Rozpoczynamy drugą fazę operacji. Przygotuję nowego kandydata. Nie tego oczekiwałbym od agenta służb specjalnych, który odkrywa dwie osoby nad pozbawionym głowy ciałem prezydenta. Jak myślisz, z czego jest zrobione to ciało? Mogę je zatrzymać? Nie mamy na to czasu. Trzeba powstrzymać... Chwila, co to za odgłos? Błogosławiony Buddo żeglujący na bananowcu z mapą dojazdu do domów gwiazd za pazuchą. Tak! Ożywili ukochanego prezydenta Amerykanów. Wydawało mi się, że Churchill był niższy. Churchill był w Anglii, głupku. Rodacy, nazywam się Abraham Lincoln. Jak już pewnie wiecie, wasz prezydent został niedawno zamordowany przez dwóch tajemniczych tłumaczy. Jednak nie rozpaczajcie i nie traćcie nadziei. Wróciłem, by poprowadzić was w tych trudnych czasach. Głosujcie na Abrahama Lincolna. Ja odbiorę! Słucham? Aha, mauzoleum Lincolna, dobrze. Silniki hydrauliczne i mechaniczne implanty. Tak, w porządku, rozumiem. Ruszamy. Pomyłka? To pan komendant. Jeśli ten mechaniczny Lincoln wygra nadzwyczajne wybory, kontrolujące go nikczemne siły zdobędą moc, która może unicestwić cały wolny świat. Nie znoszę, jak to robią! Dlatego jeden z nas musi zostać jego kontrkandydatem. Ty musisz odebrać telefon! Dobra, moja kolej. Max, zrobimy z ciebie kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak! No i tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Czyli spróbujemy zrobić z Maxa prezydenta, ale tutaj kończymy pierwszy odcinek nowego epizodu. Myślę, że działo się dość dużo w nim. Ożywili przecież Lincolna, co jest chyba czymś wielkim. No dobra, trzymajcie się i cześć.